A więc witajcie oficjalnie w tak naprawdę pierwszej części nagród Steam 2022, bo później druga część będzie, jak będzie ogłoszenie tych zwycięzców, będziemy drugą nominację robić. Ale na razie mamy to. Jesienna wyprzedaż Steam trwa do 29, więc można kupić sobie rzeczy na przecenkach, też polecamy. Nominacja. Zagłosujemy sobie w każdej kategorii, spróbujemy to trochę z czatem tutaj, że tak powiem, rozjaśnić, dlaczego podjęliśmy taki wybór, miejmy nadzieję, jakoś konkretnie i sensownie. Co to za pierdoły? No, nadszedł czas, żeby tam wytypować te rzeczy i najlepszymi ludźmi są do tego my, gracze, bo najlepiej się, tak naprawdę najgorzej się na tym znamy. Mamy tutaj sporo tych kategorii, jak widzicie, trzeba będzie to przelecieć. Mamy też zadania, to nie są wcale nic trudnego, można sobie zdobyć za darmo odznakę na Steamie. No i tutaj jakieś pierdoły, tak, gry, które można nominować, mogę bla bla bla. Sranie w banie. Zaczynamy od najważniejszej kategorii. Kategoria gry roku. Może to zasługa wciągającej rozgrywki, trzymającej w napięciu historii, dobrze napisanych postaci, nieskazitelnej wizji całości, czy uzależniającego trybu wieloosobowego. Niezależnie od tego, wytypuj swoją super grę, która zasługuje na grę roku. Jak myślicie, co byście tutaj dali? Ja już nominuję sobie i zaraz powiecie, czy mam rację. No, to jest moja nominacja. God of War, gra, która wyszła, prawda, w 2020 roku. jaka to jest komedia. Masakra. No wyszła, nie da się ukryć, tylko wyszła na Steamie. Więc trochę dziwne, że można ją nominować. No ale nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, znaczy były jeszcze kilka trochę kandydatów, ale jej wizja, to jak to zostało wykonane, gra sama w sobie, no już nieważne, że wyszła nie w 22, ale ogólnie jako sama w sobie gra, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo potężna i kiedyś trzeba będzie ją na pewno ograć. Dobra, kocha, żeby nie da się kocha. Koch nie wyszedł. O God of War, no właśnie, God of War. No tak sensownie pomyślmy, czy macie coś, co wyszło jeszcze w tym roku? Możemy sobie poszukać tego oczywiście, ale wydaje, no co, Dying Light można byłoby pewnie gdzieś tutaj nominować. No, można byłoby Dying Lighta 2 nominować, ale wydaje mi się, że God of War taki bije na głowę Dying Lighta, nie? Coś jeszcze macie? God of War 3 lata temu, no właśnie, ale na szczęście nie ten, nie dla Steama. Ja nominuję Hollow Knight. Dalej. Mi się wydaje, że to jest spoko wybór. God of War naprawdę zasługuje. To, co oni stworzyli z tej gry, to jest piękne moim zdaniem. I graficznie, i historycznie, i co najważniejsze, gameplayowo. Ta gra jest spójna. Ona naprawdę jakby na tle tych wszystkich kup, które wychodziły, mniejszych lub większych ostatnio, wydaje mi... Znaczy ostatnio, no... No dobra, może nie ostatnio, tylko w ostatnich 3 latach, jak tu Monober zaznaczył. Wydaje mi się, że God of War najbardziej na to zasługuje, nie? Nie, myślę, że zostaje God of War. God of War na to zasługuje moim zdaniem, mimo że wiadomo, jest 3 lata do tyłu, na Steamie wyszedł w tym roku, beka jest, no i tak ma chyba być. Ja zagłosuję sobie na God of War. Dobra, dalej, nagroda w kategorii Gra VR roku. Gra VR roku nie udaje jedynie zwykłej rzeczywistości, ta gra ulepsza rzeczywistość wykonując medium, bla bla bla, sranie w banie. Gra tego, można co ciekawe pominąć to, jeśli nie graliście w żadną grę VR. Macie coś? Ja nie lubię VR-ów, nigdy ich nie dotykałem, mam je gdzieś, więc mogę się wami totalnie polecieć. Ale to też trochę nie ten... O, Hitman w VR, można go dać? Zobaczmy. Kijowe jest to, mówisz Nerio, że dużo rzeczy nie da się nominować w kategorii gier, w takich jak Lemienie chciałem dać Kocha 2. No, to zaraz zobaczymy, dojdziemy do tego, no ale faktycznie jeśli jest taka zasada, że tylko z tego roku, oni muszą tak dać, nie? No bo to nie miałoby sensu, wtedy mógłbyś dać co roku tego Kocha i on by na przykład zawsze wygrywał tą nagrodę. To moim zdaniem niestety ma sens, że musi być gra z 2022 roku, żeby ją nominować. Dobra, spróbujmy dać tego Hitmana jako gra VR. Jest? Jest! Można. I tak ją też nominujemy. Damy Hitman, VR, jeszcze zobaczmy, pozytywne ma? Tak, przytłaczająco pozytywne, w większości pozytywne, tylko że to... Zaraz, to jest zwyczajny chyba Hitman. Ale z tego co rozumiem, można, to jest obsługa VR, nie wiem jak to działa, nominujemy go. Ja nie gram w gry VR zbytnio, a teraz trzeba tak, no właśnie, jest zaznaczone, zapisz, dziękujemy. Gra VR zaliczona. Amogus VR, ty. Ty, faktycznie, a to jest tutaj? Among Us VR. W większości pozytywne. Faktycznie, faktycznie.
Dobrze, dobrze, dzięki Nerio. I tak chyba trzeba będzie zmienić. Faktycznie, widzowie zaznaczyli, że powstała taka gra jak Among Us. Among Us. Among Us VR. I to jest podobno dobre. Nawet widziałem na kilku streamach. Jest pozytywne. Tego faktycznie można z czystym sercem wykopać Hitmana i nominować to do gry VR. Proszę bardzo, bardzo dobrze. I właśnie po to robię to z czatem. Jest kontrola, jest uzasadnienie. O, wow, nawet fajne animacje są tu jakieś. Widziałem, jak ktoś tam gra, nawet z youtuberków, których oglądam, nie? I widziałem, że to jest spoko. Więc dlatego zaliczone. Gra VR jednak zmienione. Tak ma być. Amen. Stray nie podchodzi pod VR. Stray. Ach, można jeszcze sprawdzić Straya, ale wydaje mi się, że nie. Zobaczmy. Stray. Pan Koteł. Ta. Tu są tylko takie bajery. Zobaczmy nawet nominację. W teorii można. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego można go nominować do ten. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś to grał w tym VR-ze, ale chyba zostaniemy już przy Among Usie. Niech będzie dla Beki. Myślę, że i tak i Stray i Among Us wejdą do tej piątki i tego 3 stycznia będzie można zagłosować na zwycięzcę, nie? Ale myślę, że tak może zostać. Tam będzie. A my lecimy dalej. Nagroda w kategorii Owoc Miłości, czyli taka gra, która jest rozwijana cały czas przez twórców, nie? Do teraz, że ona wyszła, przypuśćmy, 10 lat temu i ciągle można ją tutaj, że tak powiem, cieszyć się nowymi aktualizacjami, zmianami, dodatkami i tak dalej. Z tej gierki żadna nowość, no właśnie, a członkowie zespołu stoją za nią już od dawna, nie myśląc o debiucie swojego dziecka, ale rodzice właśnie na medal, rodzice na medal. Kurde, tutaj myślę, że mógłbym nominować, patrzcie ile tego jest, tu dużo gier można byłoby nominować, ale dam, niech będzie, patrzcie na to. Dying Light 2. Mimo, że zawiodłem się bardzo na tej grze, wydaje mi się, że naprawdę po tym, jak obiecali chyba wspierać tą grę przez co najmniej 6 lat, myślę, że będzie coś z niego lepiej. Będzie lepiej. Myślę, że muszą po prostu wyjść na prostą, naprawić tą gierkę, naprawić bugi, dodać to, co było w jedynce dobre, nie kombinować, dać nowe, fajne dodatki, tak jak to było na przykład z The Following, i myślę, że to będzie naprawdę bardzo przyzwoity tytuł. Może nawet dorównujący Dying Light 1, bo na razie moim zdaniem Dying Light 1 bije Dying Light 2 na głowę w przyjemności rozgrywki ogólnie. W takim rozrachunku, więc to jest moja nominacja do Owocu Miłości. Jak wspierać Polaków, to już Cyberpunk, Owoc Miłości, naprawili go miłością. Cyberpunk mnie bardziej zranił niż Dying Light, autentycznie. Mimo, że na Dying Light 2 bardziej czekałem, Cyberpunk to był cios w serce. Nigdy im tego nie wybaczę, nigdy, przenigdy. Dlatego nie wiem, czy chcę go gdzieś nominować, pomyślimy jeszcze. Może gdzieś będzie jakiś jeszcze ten... Okej, czyli tu Dying Light i teraz bardzo, ale to bardzo trudny wybór. Nawet nie wiem, czy zaraz go nie zmienimy faktycznie tutaj Dying Lighta, ponieważ mamy kategoria gry razem raźniej. Istnieją gry, które po prostu nie są takie same, gdy gra się w nie w pojedynkę. Może potrzebujesz znajomego, który osłoni ci plecy, może wbić mu nóż w plecy, tak czy inaczej uciecha właśnie, czyli w koopie wszystko jest lepsze. Nie, naprawdę nie znam gry w kooperacji, która byłaby zła. Na pewno takie są, ale ja takich nie znam. No i mam problem, nie wiem co tu dać. Bardzo chciałbym Dying Lighta 2 dać, bo grałem z kolegą, nawet jest na kanale seria. Problem w tym, że nie można nominować gry do dwóch rzeczy jednocześnie. I teraz mamy problem. No, chyba tak trzeba będzie zrobić. Niestety, jednak po namysłach i kontroli tutaj konsultacji z czatem trzeba będzie to zamienić. Tutaj, niech wam będzie, czat namówił mnie. Rebel Inc. Gra, którą... dużą częścią jest mojego kanału, tak naprawdę lubię ją bardzo. Wydaje mi się, że jest lepsza niż tego, jak to się zwie, poprzednia gra Endemic Creations, czyli Plague Inc. Wydaje mi się, że Rebel Inc. może być jako Owoc Miłości. Nawet zapowiedzieli ostatnio płatne DLC, dlatego je też na pewno postaram się kupić i wam pokazać, nie? Bo ma być dużo kontentu tam, jak na tutaj update'y, które wychodziły za darmo, tak tutaj będzie wreszcie dodatek. A wy razem raźniej faktycznie damy Dying Lighta 2 właśnie, którego przechodziłem z moim szanownym kolegą Kacperkiem, którego bardzo teraz serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło mi się przechodziło to w koopie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci Dying Light. Drugie podejście z innymi wyborami i też w kooperacji, może czteroosobowej. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, jednak Dying Light osobno, a w koopie to są dwie różne rzeczy.
No i teraz kategoria, tak, znakomity styl wizualny. Tu myślę, że będzie można faktycznie dać to, o co tutaj też prosi czat, czyli Stray. O co chodzi? Styl wizualny nie aspiruje do odwzorowanych wyglądów świata, no, czyli po prostu ładna gierka, pięknie ogarnęli to. Myślę, że nawet już z miejsca mogę dać Stray. To jest ładna gra, to jest ładna gra, też trzeba będzie ją przejść. Myślę, że był na nią pomysł, wszystkim się praktycznie podobała. Jak najbardziej nie czuję się winny, dając ją tutaj. Co wy o tym myślicie? Dobra, znakomity styl wizualny może... No właśnie, no właśnie, tak się też stało. Też pozdrawiam z rodzinką, kurde, no Stray, wszystkie piękne gry. Nie da się dać dwa razy Hollow Knighta, no nie da się, nie da się. No i przechodzimy dalej, czyli nagroda w kategorii najbardziej innowacyjna rozgrywka. Projektanci tej gry przodują w kreatywnym eksperymentowaniu, rzucając nowe światło na rozgrywkę i używając oszałamiających niespodzianek. Ta gra zachwyciła, zainspirowała i zabawiała nowością, której nigdy wcześniej nie było ci dane doświadczyć. Kurde, i to jest bardzo, ale to bardzo trudny wybór i potrzebuje czatu, potrzebuje pomocy czatu. Ja tu daję Song of Conquest, czyli tego nowoczesny Heroesy. Takie, jakie na które zasługiwał świat. To jest bardzo ciekawy wybór. Mimo, że innowacyjna rozgrywka to może nie było, bo jednak Heroesy znamy od 100 lat. Myślę tak jeszcze. Symulator kozy. Kurde. Heroesy 3. A ja zobaczę, co mam w nominacji. Kurde, Dune'kę może bym nawet dał. Najbardziej w tym roku, co było innowacyjne. Chociaż, ty, a może Victoria? Victoria? Kurde. Chyba dam Wiktorię. Czujecie to? Bo naprawdę taki gier z taką gospodarką nie ma. Nie ma. One wychodzą raz na 100 lat. Była Wiktoria 2. I nikt nie chciał się bawić w takie rzeczy, żeby to było tak przystępne. Myślę, że dałbym właśnie na spokojnie, z czystym sumieniem Wiktorię. Myślę, że... Co o tym myślicie? Wkurzające błędy. W Wiktorii, że wkurzające błędy. Tak, tak, wiadomo. Ale tu nie myślimy o błędach. Chodzi nam najbardziej o innowacyjną rozgrywkę. Mechanikę. Taką, której nie widzisz naprawdę w innych grach. Tak często przynajmniej. Albo w ogóle. Więc myślę, że dałbym Wiktorię, ale jeszcze chwilę poczekamy. Dobra, niech będzie najbardziej innowacyjna rozgrywka. Zdecydowałem tutaj nawet po konsultacji z czatem. Myśleliśmy nad Song of Conquest, czyli takich nowoczesnych Heroesa, które również zasługiwałyby na jakieś nagrody, ale wydaje mi się, że tutaj nominowałbym Wiktorię 3, która ma dużo błędów. Oczywiście jestem ich świadomy, grałem w Wiktorię 3 i widziałem to na własnej skórze, jak to wygląda. Nie wszystko też działa dobrze, ale wydaje mi się, że ta mechanika gospodarki światowej nie ma tego w innych grach. A jak już to wychodzi, to raz na 20 lat, na 100 lat nawet, więc wydaje mi się, że tutaj z czystym sumieniem też dałbym Wiktorię właśnie 3 za to, że przynajmniej próbowała ogarnąć ten światowy handel, gospodarkę, budowę, społeczeństwo, te wszystkie zależności. Niech jej będzie, niech tam Paradox coś ma. No i dalej, najlepsza gra, w której jesteś do bani. To jest gra, która nagradza uporczywość i nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jest to najtrudniejsza gra, jaką obdarzyliśmy miłością. O kurde. To był dobry traf, Nima, FIFA. Elden Ring. Elden Ring, kurde. Myślę, że tam na pewno byłaby lameriada, gdybym w to grał. Zobaczmy, czy da się. Elden Ring. Tak, trzeba będzie, myślę, że dać Dark Soulsowe rzeczy. Ale to każdy jest do bani, to też jest nic odkrywczego, ale myślę, że będzie tutaj w piątce nominowanych. Ale coś jeszcze, FIFA. O matko. O Jezu, FIDA. FIFA. FIFA 2023. W tej na pewno byłbym do bani, bo nigdy nie grałem w FIFA. Nienawidzę gier FIFA. To mogę się od razu przyznać. Nienawidzę takich gier, więc na pewno byłbym do bani. Znaczy nie byłbym do bani, bo bym nigdy w nie zagrał, nie? Ale tak jeszcze myślę. I Total War'a mówicie też? Kurde, no trzeba będzie, myślę, że dać Elden Ring. Jak oni tak fajnie po angielsku, tak właśnie dolnym głosem, nie? Elden Ring. No, niech będzie. Mimo, że nie grałem, gra, w której jesteś do bani najbardziej, dajemy Elden Ring. Myślę, że gdzieś tutaj zasługuje. Będzie walka pomiędzy pewnie tutaj, a grom roku, nie? Elden Ringa. Elden Ring. Jest. Mimo, że nie grałem, wiadomo, tutaj każdy byłby do bani, ja na pewno też. Mimo, że właśnie nie miałem zbyt dużo styczności z takimi Dark Souls'o podobnymi gierkami, myślę, że jak na spokojnie zasługuje tutaj Elden Ring na takie miano gry, najlepszej gry, w której byłbym do bani. Dobra.
No dobra, następna kategoria. Najlepsza ścieżka dźwiękowa. Ten niedoceniony bohater zasługuje na uznanie za swoją wybitną ścieżkę dźwiękową. W to mi graj! Kurde, i co by tutaj dać? Macie jakieś pomysły? Ja już mam pewien pomysł. Lego, daj Lego. Kurde, Lego mają fajne, ten, tylko że to ścieżka dźwiękowa. Lego mają dobre dźwięki. A problem w tym, że na przykład, patrzcie na to. Na przykład mamy to, najnowszą grę Lego, Skywalker Saga, Saga Skywalkerów, czy tam Skywalkera. No to to oni co tam odkryli? To już ktoś to napisał. Ghostwire Tokyo, kurde, słyszałem też o tej gierce, ale nie słyszałem jej bitów, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Ale mam pewnego kandydata, którego widziałem, że można nominować. Director's Cut, mimo że też nie wyszło, że tak powiem, w tym roku, tylko wyszła ta edycja, bodajże Director's Cut. Death Stranding, wydaje mi się, słuchałem nawet nieraz już po zobaczeniu tej gry, ścieżki jej dźwiękowej, myślę, że na spokojnie nikt się nie obrazi, jeśli dam Death Stranding. Czyli, Boże, jak to było? Wynurzenie śmierci? Coś takiego? Nie pamiętam już, jak to się tam tłumaczyło. Przypływ śmienie? Nie pamiętam, ale kiedyś to sprawdzałem, ale zapomniałem. Ładną miała piosenkę, ładną muzykę, wszystko tam grało tak jak należało. Miał taką, że tak powiem, inną niż wszystkie. Miał taki tajemniczy vibe, więc myślę, że na spokojnie można to dać. Idąc dalej, nagroda w kategorii gra ze znakomitą fabułą. O kurde, o matko, teraz będzie duży problem. Czasami w tytuły, w czuły punkt, Boże, może trafić tylko gra stawiająca mocno na fabułę. No, trzyma w napięciu, w tej grze należy się tego. Ajajaj, i co o tym myślicie? Alex, God of War, nie można God of War, bo już jest do gry roku. The Quarry? Oglądałem The Quarry. The Quarry było głupkowate, ale ciekawe. Można w sumie dać The Quarry, czy jak to tam się czyta? Te Quarry, da się. I były wybory. Były wybory. Fabuła była durna, to jest ten problem. Ale były wybory i to daje dużego plusa dla mnie. One Night with Stalin. Plague Tale. I myślę, że Mono Bear trafił. Wyszło faktycznie. Faktycznie tutaj czat bardzo dobrze zaznaczył. Wyszło Plague Tale nowe. Tak, Plague Tale Requiem. I to mimo, że tam chyba nie ma nic odkrywczego, mimo że jeszcze nie grałem, to same pozytywne rzeczy słyszałem, zwłaszcza też o fabule. Myślę, że na spokojnie będzie można to nominować, też nikt się nie obrazi. A twórcy tutaj też przydałoby się, że to jest dobra gra. Ona miała praktycznie same pozytywne rzeczy, mimo że nie była jakaś chyba odkrywcza w mechanikach czy coś takiego, to przedłużenie tej historii ładniejsze, lepiej wykonane i z większym doświadczeniem przez drużynę, która zrobiła tę grę, jak najbardziej zasługuje tutaj na tą kategorię gra ze znakomitą fabułą. No dobrze, kolejna kategoria. Usiądź i zrelaksuj się. Kolejne trudne zadanie. Ta gra to antidotum na ciężki dzień. Jest spokojna, relaksująca i sprawi, że twoje zmartwienia rozpłyną się bez śladu. To twój czas na osiągnięcie zen. Jak myślicie, co tu nominować? Czy można dać Civkę? No ona nie wyszła co prawda w tym roku, ale miała update ostatnio, proszę. Nie była w niej faktycznie. Jeśli nic nie znajdziemy, to dam Dune. Albo... Ja pierdziele, zapomniałem o Vampire Survivors. Przecież to faktycznie, kiedy nie miałem czasu z różnych powodów, to odpalałem sobie na 15 minut Vampire Survivors. No to już wiemy. Chyba, że mnie sprzedacie jeszcze czymś. Chyba, że macie własne propozycje. Dying Knight. Coś mi się... O Jezu. Ej, boję się w to klikać autentycznie. Zaraz. To może być dobre, ale na wszelki wypadek kliknę to prywatnie. Wiedziałem. Po kliknięciu od razu wyskoczyły cycki i ruchańsko. Więc gdybyśmy byli na Twitchu i bym tego nie zrobił, to już byłoby po nas. To już byś już byłbym pod ziemią 4 metry. Autentycznie, od razu tylko kliknąłem w tą miniaturkę, od razu się odpalił filmik, jak jakieś wielkie cycki skakały. Masakra. Dobra, niech będzie, usiądź i zrelaksuj się. Damy Vampire Survivors, mała gierka, ale totalnie relaksacyjna. To jest moje takie małe odkrycie
właśnie małych gierek 2022. Najpierw byłem sceptyczny, najpierw miałem tak naprawdę tę grę w dupie, później byłem sceptyczny, nie rozumiałem jej fenomenu, ale później ją kupiłem za te 8 zł i się wciągnąłem, nie? Zrobiłem tam 80% achievementów, nie wiem ile mam godzin. 86%, nie? Myślę, że na spokojnie mogę to. Totalna relaksacja, polecam każdemu. Mało kosztuje, fajnie się w to gra, zwłaszcza kiedy ma się właśnie mało czasu. Pół godzinki, 15 minut się ma idealnie na jakiegoś jednego, dwa rany. Nawalanka totalnie, bez mózga. Ale jednak trochę z myślonkiem, bez mózgiem myślonko, o, nawet jest na przecenie. Polecamy każde. Ty drogie, ja to kupiłem chyba za 8 zł, what? No cóż, tak to, taka jest moja nominacja. Pam, pa, pa, pam, pam, doszliśmy do już ostatniej kategorii, najlepsza gra poza domem. Co to, what the fuck, co to za kategoria, jakaś nowa chyba, nigdy jej nie było. Ta gra była tak dobra, że nie sposób ci się było z nią rozstać, więc towarzyszyła ci wszędzie. Na szczęście wszystko to, co uczyniło ją grywalną, bez ograniczeń, na stacjonarnym sprzęcie, stało się jeszcze lepsze po odejściu od niego. Czyli gry takie pewnie na jakiś tam Steam Controller, nie? I tak dalej, tam konsola Steamka, żeby można było to zabrać ze sobą. Można nawet to pominąć, ale my spróbujemy coś nominować z czatem. Jakiś tego symulator. Ty! Zaraz. A koza? Symulator kozy? Najlepsza gra poza domem. Właśnie, bo chyba wyszła nowa gra kozy. Jak to było? Goat Simulator? O Jezu, mam to w ignorowanych nawet. No to przypał. O Jezu, co to jest? O Jezu. Ale to chyba na Epiku wyszło tylko, nie? Nie ma całej serii? Zestaw? To mogłoby być dobre poza domem. Gdybym miał konsolę Steama, drogą, dodajmy, to bym kurde pograł w nią. Ty, a Song of Conquest, właśnie, nie da się Song of Conquest dać na tym? Grać na grywalna, jest grywalna. Ze Steam Deckiem jest tego. Kurde, chyba damy, żeby Monober się ucieszył. Damy Song of Conquest. Wydaje mi się, że to może być spoko. To jest turówka i na konsolce jest tego. Można w to grać. No, myślę, że Song of Conquest poleci. Dobra, czyli jest najlepsza gra poza domem. Po bardzo, bardzo dużych konsultacjach z czatem stwierdziłem, że można byłoby to pominąć, ale nie chcę. Nominujemy tutaj faktycznie Song of Conquest. Wydaje mi się, że ta gra powinna zyskać trochę więcej rozgłosu. Jest ładna, jest dobra, mimo że we wczesnym dostępie myślę, że po wyjściu z niego będzie bardzo, ale to bardzo fajna. Dlatego nominujemy ją teraz, czyli oczywiście Heroesy 2022. Tak ją bym najlepiej podsumował, ale zasługuje na to miano. Zasługuje, jest bardzo, bardzo fajna i też mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane w nią zagrać. A że poza domem, czyli na tym Steam Decku, konsoli Steamka albo innych jakichś urządzeniach, myślę, że na spokojnie fajnie by się w nią grało. Jest turowa, dlatego to jest, myślę, że w takich grach jedna z najważniejszych rzeczy. Nie? Jest grywalna, przede wszystkim sprawdzałem. Więc tak oto wygląda chyba zakończenie już, tak? Podziel się ze swoimi. No można byłoby, raczej tego nie zrobię. Ostateczne podsumowanie, czyli gra roku, God of War, myślę, jak najbardziej zasłużona, mimo że nie gra tego roku, no ale pojawiła się na Steamie, to są zasady Steama, ja z tym nie dyskutuję. Gra na VR, Among Us widziałem, może nie grałem, bo nie interesuję się VR-em, jak najbardziej widziałem, że jest zabawne, fajne, dużo pozytywnych recenzji, niech będzie. Rebel Inc. do teraz jest rozwijane jako owoc miłości, dlatego to dałem. Będzie nowe DLC, też mam nadzieję, że je przejdę na premierę. Jak już będzie, to je kupię. No, ma trochę lat na karku, ciągle jest. Byłoby też na pewno wiele innych gier, by się znalazło na tą kategorię, ale to jest moja decyzja. Kategoria Razem Raźniej. Dying Light, bardzo fajnie mi się przechodziło na kanale. Jest seria Wykopie z moim kolegą, którego jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, więc zasłużone totalnie moim zdaniem jako gra, nie sama w sobie, ale gra Razem Raźniej tutaj. Było fajnie. Kategoria styl wizualny, Stray, było bardzo ładne, dużo pozytywnych recenzji, fajna gierka, myślę też, mam nadzieję, że będzie mi dane w to zagrać. Nominacja jak najbardziej moim zdaniem sprawiedliwa. Najbardziej innowacyjna rozgrywka, tutaj było troszeczkę dymu, ale ostatecznie zdecydowałem na Victoria 3. Bardzo rzadko wychodzą albo prawie nigdy takie totalnie jakby jednocześnie skomplikowane gry i przystępne, nie? Bo to moim zdaniem Victoria połączyła i to, i to. Mimo że wiadomo, jestem świadomy jej błędów i niedoróbek, jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby była naprawdę bardzo fajna. To już teraz moim zdaniem ta taka jakby symulacja globalnej gospodarki, tego wszystkiego, tego nie ma w wielu grach, dlatego dałem taką nominację. Najlepsza gra, w której jesteś do bani. Elden Ring. No, nie grałem, ale domyślam się, że każdy, kto to gra, jest tak naprawdę do bani. To są ciężkie gry i takie miały też być. Pochodne Dark Soulsu, więc spoko loko. Ścieżka dźwiękowa najlepsza. To też jest trochę dziwne. Death Stranding nie wyszło oczywiście w tym roku. Wyszło bodajże ten Director's Cut. No, ale słuchałem ścieżki dźwiękowej. Znam tę grę, widziałem. Mam nadzieję, że też będzie mi dane ograć to z wami tutaj, widzowie. Jak najbardziej moim zdaniem fajna. Fajne są te bity.
Miło się tego słucha. Gra ze znakomitą fabułą. Plague Tale Requiem. Druga część Plague Tale Innocence to była pierwsza część, to jest właśnie druga. Jest tam spoko fabuła, są emotions. Miłe. Myślę, że twórcy, tacy jacy są, zasługują na uznanie właśnie za takie miłe gierki, jakie nam tutaj przystegowali. Usiądź i zrelaksuj się. Vampire Survivors, czyli moje właśnie odkrycie 2022. Super, kiedy macie pół godzinki, 15 minut, idealne do zrelaksowania się. Polecam bardzo serdecznie właśnie sobie pochodzić tam wampirkiem, porozwalać trochę, porobić kombosków. Bardzo, bardzo miłe i relaksujące. I ostatnie, najlepsza gra poza domem. No tutaj też raczej ja tam się nie bawię poza kompem w żadne te gierki, ale doszliśmy z czatem do tutaj konsensusu, że Song of Conquest może być na Steam Decku, było grywalne, więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że zasługuje chociażby na nominację, a jak będzie, to zobaczymy. No i tak to wyglądało, to były nasze tutaj nominacje z czatem, nagrodę Steam 2022. 3 stycznia oczywiście będzie druga część, kontynuacja tego i będziemy mogli wybrać zapewne tak jak to było zawsze z 5 nominowanych tutaj gier. I wtedy będziemy mogli zadecydować, która z tych 5 wygrywa daną kategorię, więc na pewno do tego jeszcze wrócimy. No i tak na zakończenie jeszcze, o to jest tutaj, polecam też zrobić te wszystkie rzeczy, nie są one kompletnie trudne, a za darmo można dostać właśnie odznakę, czyli nominować jedną grę w każdej kategorii, to już mamy, tylko się jeszcze nie odświeżyło pewnie, zagrać w nominowaną grę, nic trudnego, i z recenzji lub z aktualni, to też można byle co napisać dla danej gry, którą tutaj daliśmy. I można zdobyć maksymalny poziom odznaki za ukończenie 4 zadań. Tak by to wyglądało, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Bardzo miło się tutaj z wami gadało, zwłaszcza z czatem o tych nagrodach Steama. Oczywiście będzie link do całego live'a, gdyby ktoś chciał tutaj posłuchać nasze wszystkie te rozkminy na temat tych gier. A teraz dziękuję wam serdecznie bardzo za uwagę i widzimy się na jakichś innych materiałach. Hej!